Wiem, że ty ten samochód lubisz, prawda? I no, znasz. Pewnie, jak byłem mały, to zawsze się za nim oglądałem, więc w sumie coś fantastycznego, że on tutaj jest, stoi przed nami. No dobra, no który rok, jaki silnik? Opowiedz coś więcej. Silnik 4.0 V8, bez żadnych ulepszeń. Rok 98. A miał około 300 koni, nie? 298? 286, jeśli nie mylę. Co jest fajne w tym samochodzie? Fajne jest to, że jest kabrioletem. Mało był jeżdżony, bo ma 70 parę tysięcy przejechane. Który rok? 98. 98, 22 lata. Takie rarytasy, tylko ja nim, u nas. Ja nim no. zrobiłem jedna, Ty mów, ja będę oglądał. 11 tysięcy przez 4 lata, a teraz jest piąty sezon generalnie. Więc myślę, że każdy podobnie jeździ kabrioletami, że jest to drugi, trzeci samochód. Jaguar XK to wóz o klasycznych proporcjach i pięknych krągłościach. Złośliwi twierdzą, że bywa kapryśny, a zawieszenie wymienia się równie często co olej. Brytyjski kocur odpłaca się jednak wyjątkowym stylem i klasą. Aksamitnie pracujący motor rozpędza nadwozie do setki w 6,7 sekundy. Trzeba jednak przyznać, że pali to sporo, nawet jak na V8. Na szczęście bak ma sporą pojemność. Bagażnik jak na tę klasę auta jest także spory. W kabinie arystokratyczna stylowa, jasne skóry i drewno. Dużo drewna. Zupełne przeciwieństwo Mustanga. No i ta V8 zupełnie inna. Zauważ, że prawie jej nie słychać. No nie. Delikatny taki jakby skopyt, takie tak. Gdzieś tam coś się wynurza. No to ciach, pusta droga, kręć bestię i jedziemy do serwisu. No dobrze, zapytamy się w takim razie, co mu dolega. A może nic mu nie dolega. Sprawdziliśmy dokładnie stan tego pięknego samochodu. No. Od strony blacharskiej widać, że samochód z przodu miał przygodę, miał naprawiany przód. Pas przedni jest wymieniony na nowy, zderzak przedni jest poobcierany, błotnik jest lekko zgnieciony i... To było coś poważnego? Zarysowany. Jest to przednia część samochodu przed podłużnicami, więc na tyle, na ile mogliśmy tutaj ocenić, to naprawa nie była na tyle poważna, żeby to zagrażało bezpieczeństwu użytkowania samochodu. A silnik? Silnik pracuje bardzo ładnie, nie ma wycieków, podłączyliśmy komputer, nie ma zarejestrowanych żadnych usterek, więc nie widzimy tutaj żadnych przeciwwskazań. Są lekkie zapocenia z miski olejowej, ale to nie wymaga na razie interwencji, tylko obserwacji, bo widać, że przy uszczelce pojawiają się ślady oleju.